Frezarka FWPC przeznaczona jest do jednoczesnego zbierania nadmiaru wystającego obrzeża góra-dół z grubości formatki w zakresie od 16 do 100 mm. Maszyna frezuje obrzeża typu ABS i PCV, naturalne oraz papierowe na płaszczyznach prostoliniowych oraz krzywoliniowych. Maszyna wymaga trójfazowego zasilania 3x400V poprzez 5-bolcową 16-amperową wtyczkę. Do zalet prezentowanej frezarki należy: solidna konstrukcja, duży stół roboczy wykonany ze stalowej płyty o grubości 10 mm, listwy tekstolitowe mocowane do blatu roboczego poprzez magnesy, niezależny napęd górnego oraz dolnego freza, wózki kopiujące na górnym, jak i dolnym agregacie, odpowiadające za dostosowanie się agregatów do zmian w grubości obrabianego elementu, płynna regulacja obrotów narzędzi obróbczych, zmiana grubości obrabianego obrzeża poprzez pokrętło z licznikiem, szybka zmiana grubości frezowanego materiału poprzez pokrętło z uchwytem rączkowym oraz wskazaniem grubości obrabianego elementu na liczniku, przystosowanie maszyny do frezowania obrzeży o szerokości do 100 mm, możliwość zastosowania mechanizmu posuwu PEG. Dodatkowo frezarkę doposażyć można w posuw górny PEG. Urządzenie posiada swój własny napęd, a zasilanie można fabrycznie zainstalować w sposób, który spowoduje automatyczne załączenie przy uruchamianiu napędu frezów. PEG montowane jest do górnej płyty obrabiarki. Jego zadaniem jest płynny przesuw elementu z jednoczesnym dociskiem górnym. Urządzenie to z powodzeniem sprawdza się zarówno podczas obróbki elementów prostoliniowych, jak i krzywoliniowych. Dla ułatwienia frezowania elementów krzywoliniowych
Istnieje możliwość doposażenia frezarki w specjalistyczny zestaw dystansów na magnesach DM, który eliminuje konieczność każdorazowego wykonania szablonu w przypadku zmiany kształtu frezowanej krawędzi elementów krzywoliniowych. Do przedniej części korpusu frezarki FWPC Blue Line można zamontować podporę materiału PM1, której zadaniem jest poszerzenie przestrzeni roboczej. Dodatkowo obrabiarkę można wyposażyć w kapówkofazowarkę KF1, która jest mocowana z prawej strony korpusu. Jest to urządzenie, które działa na sterowaniu elektropneumatycznym z dociskiem elementu podczas obróbki za pomocą siłownika. Pozwala ono docinać piłką obrzeże na długości elementu oraz fazować narożniki frezem profilowym R2. Dla klientów dysponujących mniejszym zasobem gotówki firma Zotech przygotowała jako alternatywę zespół ręcznej gilotyny RG, pozwalający na skuteczne odcinanie obrzeża z długości elementu. Jest on najczęściej montowany do przedniej części korpusu podstawowego urządzenia.